oddech. Zarazem poezja to osadzona w różnych miejscach, w micie dzieciństwa, w nurcie wiejskim, inicjacyjnym, historiozoficznym, mistycznym, religijnym czy metafizycznym, ale i patriotyczno-historycznym. Oto iście barokowe wszystko pisanie, które łączy autora papierówki z drugim tegorocznym laureatem Krzysztofem Kellerem. Kolumnami, ale i fundamentami poetyckiego domu Czacharowskiego są w końcu kolejne cykle składające się na prawdziwy konglomerat lirycznych gatunków. Są to z kolei z dzieciństwa, ze wsi, z Polski, ze świata, zza świata, z wiary oraz z różnych stron. Jak na kolumny przystało, każda z nich jest integralna, osobna, choć razem tworzą całość konieczną i pożądaną. Poszczególne części odpowiadają przestrzennie i wyobrażeniowo fazom lirycznej podróży, dorastania, wędrówki, począwszy od dzieciństwa, poranka i wiosny, aż po wiek dojrzały, wieczór, jesień oraz zimę. Już w pierwszym utworze Powrót przekraczamy granice torów. Tu cytat, otwiera się lustro jeziora, koniec cytatu, by w następnych rozdziałach śpiewnika ze wsi rodzimej, lokalnej ojczyzny dotrzeć do spraw polskich, narodowych, później zaś posadzić je w kontekście grecko-rzymskim, wreszcie zaświatowym oraz mistycznym. Finalnie zaś, niczym w fudze, w akompaniamencie 4,5 roku zapytać raz jeszcze o sprawę poezji, o jej rolę w świecie i dla świata. W otwierającym tom utworze Powrót już w pierwszych słowach odnajdujemy blask poranka, pamięci, ale też pamięci poranka, a więc dzieciństwa, wczesnej pory życia, jako długiego dnia, wreszcie zaś wiosny, rozumianej jako wieczne powracanie, bowiem jak to zwykle bywa u mitologów i mitografów, są w życiu tylko dzieciństwo i śmierć, te dwie, a z nich wielkie wszystko. I tu cytat. Po raz enty to samo, światło krzepnie rano, bierze w ramiona. Koniec cytatu. Kiedy indziej zaś czytamy. Czasem mi się zdaje, jakby świat dotykał tuż po jego stworzeniu. Zwracam się do ciebie w trwodze i zachwycie. W wierszu Altana Lata zmierzamy wraz z dziadkiem w światło bytu przemiennego. Z kolei w epilogu liryku Zawsze chłopiec pobrzmiewają znów, jakże świetliście, echa szulcowej frazy z opowiadania wiosny. Myślę, że dotknięcie jej dłoni musi przekraczać wszystko wyobrażalne. Koniec cytatu. Dotknięcie oczywiście najzupełniej sensualne, nadnaturalne i ostatecznie wspaniałe. Tak jak w pierwszy dzień stworzenia, niczym w prologu Fausta. Tylko przecież nieskalane przyzwyczajeniem, konwencją, grzechem oczy dziecka mogą dostrzec blask sztuki odgrywanej na wielkiej scenie małego świata. Zresztą takich szulcowskich odpoznań, zachwyceń oraz zauroczeń znacznie więcej w śpiewniku z oka. Znowuż znajdujemy wyznanie. Nie wiedziałem, że można powtórzyć pasmo olśnień dzieciństwa. W finałowym wierszu o tytule Poezja czytamy zaś. Ptaki domagają się wiosny. Serca poetów nie są inne. Są ze światła, jak wszystko, co żyje. Koniec cytatu. Ze światła była przypominająca szulcową piankę Marta. Zeń pochodzą również ptaki oraz poeci. Światłem w poezji Czacharowskiego malowane jest wreszcie wszystko, co żyje. Wielka całość, nad którą czuwa Deus Artifex. Dla światła, ze światła i w świetle powstał kosmos. A w tym stwierdzeniu pobrzmiewają i strofy Księgi Rodzaju i tony ewangelijne. Ale też słowa Dantego o miłości, która porusza słońce i inne gwiazdy. Tym bardziej, że to ostatni wers raju z Boskiej Komedii. A i wiersz Są konie i są sanie także kończy się modlitwą do Boga o konie dla dziadka. Tu cytat, ale już takie świetliste, żeby mógł przemierzać raj nad rajem. Koniec cytatu. Bo to wszakże śpiewnik z oka, ale też potroszę brewiarz bohatera pielgrzyma, a więc i kantyczka dla oka opatrzności, śpiewana radośnie, niekiedy potrącająca struny trenu, gdy chociażby przywołuje scenę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Kiedy indziej zaś w pełni mistyczna, widziana właśnie okiem prorockim Anny Katarzyny Emerich czy ojca Klimuszki, tonąca w blasku grecko-rzymskiego Itinerarium,
prześwietlonej fotografii rodzinnej, czy też błagająca o światłość wiekuistą dla Aleksandra Watta, Hioba, mrocznego XX wieku, najpełniej dążąca ku literaturze absolutnej, ku jakiejś lirycznej epopei. Jak nazywał twórczość Leśmiana Jacek Trznadel, całość ludzkich doświadczeń widzianych w różnym świetle, wreszcie zaś poeta Czacharowski, będący światłem, reflektorem rzuconym w mrok językowych przyzwyczajeń, przekracza horyzonty późnej, odczarowanej nowoczesności. Mówi językiem, którym już mówić nie wypada, o którym mniemano, że nim mówić nie można. W cyklu ze świata można odnaleźć topos Teatrum Mundi, świata teatru. Jest to jednak wielki świat dany w metonimicznym przybliżeniu, gdyż emblematem dlań okazuje się być znów Śródziemnomorze. Wyróżnia się tutaj powracający motyw kulturowej osi obrazów i nie bez przypadków pojawia się wielokrotnie słowo konstruować, bowiem to właśnie na nim zasadza się pewna zasada patrzenia na świat. Autor buduje i jako skupia się na architektonicznej warstwie oglądanego i odczuwanego. Proszę Państwa, już zmierzamy do kresu. Chcemy jednak zamknąć tę myśl jakąś spójną. Podobnie jak obrazowanie sonetów krymskich, świat poezji Krzysztofa Czacharowskiego bierze swój początek z jakości wizualnych. To właśnie erupcja oka, o której pisała niegdyś Seweryna Wysłouch, wskazuje na dominację sfery plastycznej. Wiąże się z tym jednakowoż kilka kwestii. Bliska poecie wydaje się koncepcja istnienia odwiecznego Bożego Ładu, zaś stwórca w takim ujęciu to przede wszystkim wspomniany wcześniej wielki Deus Artifex. Sam poeta zaś niejako na obraz i podobieństwo Boże będzie też poetyckim konstruktorem, architektem i równocześnie kreatorem. W sensie najpierwszym to, co widzialne, buduje następnie jakości akustyczne z ducha Czechowicza, wziętą nieśpiewnie muzyczną architektonikę wiersza. Programowy tytuł wskazuje zresztą jasno na odwrócenie leśmianowskiej formuły widzę poprzez śpiew. Czacharowski mówi, z wyobrażenia jestem i czyni motto z tego wyznania. Najpierw idą więc obrazy, formy, kształty, zapachy, konkretne, sensualne. Dopiero za nimi podążają uwypuklające naddany sens dźwięku, brzmienia, słów i fraz, specyficzny, przekraczający, widzialny rytm. Znakomitym przykładem jest tutaj wiersz Na jabłka prawie rymowanka, w którym ideały czechowiczowskiej awangardy, rodzima wiejskość i nieśpiewna muzyczność zlały się w jedno z szulcową poetyką mitologizacji dziecińskiej. Kosztele, kosztele, kto was jeszcze pamięta? Takich dusz jest niewiele. Wchodzę z dziadkiem w zimne przestrzenie domu, gdzie one jak dojrzewające słońca, zapachu pełne. Zapachem brzemienne. O smaku mówią usta, gdy je dziadek rozbiera. Z was jest wieża dzieciństwa. Źródło wsi zawsze pierwsze. Kosztele, kosztele. Brzmią jakimś zaśpiewem słowa, ale wprawnym oczom ukazuje się naraz złocista, pigwowa barwa wierzbówki białej, pochodzącej z roku 1590, typowo polskiej odmiany słodkich jabłek z wilanowskich sadów. Proszę Państwa, skończymy, bo tekstu jest więcej, bo postaramy się, żeby jego treść ujrzała światło dzienne w jakimś periodyku. Zakończę tylko taką frazą. Jung i Marysieńka, Czechowicz oraz Schulz, jabłko i berło, królestwo z tego, lecz za nim nie z tego świata, a nad tym lasem skojarzeń góruje wszakże jeszcze inna wieża kolumna rytmu wytwarzanego przez śpiewność. Delikatną, zawstydzoną, lubującą się w oryginalnej i pięknej przegranej tych, którzy już nie chcą, a nade wszystko dziś już nie mogą pisać sonetów. Jeśli więc klasycyzm, to tragiczny, czerpiący ideały z późnego baroku, romantyczny z ducha geniowskiego, ale jakże współczesny, wyciągający bowiem lekcję pozytywną z klęski 13-zgłoskowca, nie zapatrzony w jałową epigonię, po kellerowsku, traktujący las literackich rzeczy nie jak mroczne cmentarzysko rozbitej całości, lecz dostrzegający w ułamkach zwierciadła całe nowe i fascynujące, bo zbudowane na niezbywalnym fundamencie światy. Mamy zaszczyt w takim razie oficjalnie wręczyć statuetkę dla laureata. Poprosimy też panią profesor. Ja się z przyjemnością zdemaskuję.
Bardzo serdecznie gratuluję. Jeszcze Państwu zadanie domowe chciałabym przekazać, mianowicie przeczytać spokojnie Pana wiersze, przynajmniej 3 utwory i tekst Państwa o tej poezji można w internecie na portalu Nowy Napis co tydzień. To jest tygodnik literacki, jak gdyby święto Państwa i Pana święto. Serdecznie gratuluję. Kamyczek z pola wiek. Jeszcze raz pierwszy raz. Poproszę o parę słów. Serdecznie gratuluję Panu Krzysztofowi. Może zapraszamy tutaj, żeby było widać też w kamerce. O. Serdecznie gratuluję Panu Krzysztofowi Kellerowi nagrody za cały kształt twórczości. A jeśli chodzi o moją nagrodę, ja traktuję ją jako zaproszenie do pewnej wspólnoty, wspólnoty osób, dla których takie wartości jak dobro, prawda i piękno odgrywają niebagatelną rolę w życiu i w pracy zawodowej. Taka przynależność jest zawsze cenna, a wydaje mi się, że szczególnie teraz, gdy od marca tego roku jesteśmy poddani do pewnym ciemnościom duchowym. Wydaje mi się, że została zaatakowana właściwie nasza cywilizacja, nasze życie codzienne oparte w dużej mierze na dekalogu. Nawet naruszono naszą prywatność. Jestem pesymistą co do przyszłości,